Jeżeli będziemy wrzeszczeć, że prezes zabronił aborcji, że krzywdzi kobiety, że każe rodzić potwory, jak kazał mu Kościół katolicki, to czy wiecie, co się wtedy stanie? Wtedy uwiarygodnimy go w oczach katolików, ponieważ zaczął już u nich tracić. A przecież na niego nikt z nas by nigdy nie zagłosował. A właśnie katolicy to jego elektorat i tylko na nim mu zależy. Gdy go atakujemy, to go tylko uwiarygadniamy w oczach jego elektoratu. I dzięki nam on zyskuje poparcie. I znowu będzie jak dawniej, tylko oni albo my, tylko lewica udająca pobożną, a realizująca nasze postulaty. Tylko nie tak agresywnie, bo to by nie przeszło w tym zacofanym społeczeństwie. To pozwala uruchamiać metodę małych kroków, no bo my jesteśmy od tego, by szokować, by przesuwać granice powoli. My robimy awanturę, a wtedy przychodzi prezes i proponuje coś, co się w porównaniu do nas wydaje tradycyjne i łagodne. I tak metodą okna Overtona albo małych kroczków i stopniowalności zmian wykonujemy kolejny krok w marszu przez instytucje i w końcu wygramy. On nam pomaga, to jest nasza marionetka, albo to my jesteśmy jego marionetką, która pozwala przyciągać elektorat katolicki do niego. A dzięki temu my możemy wprowadzać po cichu, rzekomo zwalczając pedofilię w kościele, nasze dawne postulaty, by dekryminalizować pedofilię. Bądźmy jak złodziej, co najgłośniej wrzeszczy, łapaj złodzieja. My zwalczajmy uzdanie kleru i tych strasznych kapłanów, żebyśmy mogli robić kiedyś to, co oni. My będziemy wołać, łapaj złodzieja. Kiedy chcesz coś ukraść, kiedy ktoś cię przyłapie na złodziejstwie, to najlepiej krzycz, pokazując na niego, że to złodziej. Łapcie go, on ukradł torebkę, gdy tymczasem on ją wyrwał wam, bohatersko chcąc ją oddać właścicielce. Zróbcie z niego złodzieja, wtedy nikt na was nie zrzuci winy. Będziecie mogli sobie dalej wynosić cenne rzeczy. Tak to działa, ała, 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 ała.